Dzień dobry. Witam serdecznie w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jesteśmy właśnie po sesji zdjęciowej do plakatu i do materiałów promocyjnych spektaklu Tango na pełnym morzu na podstawie tekstów Mrożka, ale to dopiero w maju. A ja dziś chciałbym zaprosić Was wszystkich, nasi drodzy widzowie, na nasze kwietniowe spektakle, a w kwietniu repertuar mamy przeobfity. Co będziecie mogli u nas zobaczyć? Szekspira, Romeo i Julia. Myślę, że historię tej miłości zna każdy. U nas rody Capulettich i Montekich stoją po przeciwnych stronach, uwaga, boiska piłkarskiego. Jeżeli lubicie klimaty z filmów Pedro Almodovara, zapraszamy na Café Luna. Piosenki pełne namiętności i wspaniałe, pełne mocy kobiety. Kirkor, Maliny, Alina, czyli balladyna słowackiego u nas w mocno uwspółcześnionej formie. Zabójstwo króla to spektakl na podstawie mocno kontrowersyjnego artysty. To spektakl na podstawie tekstu mocno kontrowersyjnego artysty Pier Paolo Pasoliniego. Konflikt pokoleń, religia, erotyka i społeczeństwo konsumpcyjne. Grany na naszej scenie kameralnej od 7 lat spektakl Bóg mordu Jasminy Rezy. To dowcipna, ostra, czarna komedia małżeńska. Mistrz i Małgorzata, czyli przeniesiona na dużą scenę przez Jacka Bałę powieść, wspaniała powieść Michaiła Bułhakowa. Historia o odwiecznej walce dobra ze złem i o odkupieniu. Ponieważ aura jest dla nas coraz łaskawsza, w końcu wiosna przyszła, ruszamy z naszą trzecią sceną teatralną pod pokładem Daru Pomorza. A tam będziecie mogli zobaczyć m.in. Kursk, tragiczną historię marynarzy rosyjskich uwięzionych na pokładzie okrętu podwodnego oraz Żółtą Łódź Podwodną, historię Beatlesów, charyzmatyczny lider, jego morderca i toksyczny związek z kontrowersyjną artystką. To wszystko, drodzy widzowie, będziecie mogli zobaczyć w kwietniu w naszym teatrze. Ja nazywam się Maciej Wizner. Do zobaczenia w Teatrze Miejskim. Chodźcie do nas.